Słyszałam, co mówi. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. To przecież ogrom. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież... A, nowa twarz. Nie jesteś z Korinis, prawda? Czasy nie są dobre dla podróżników. Wszędzie bandyci, nie ma pracy, a teraz jeszcze chłopi się buntują. Jakie wiatry cię tu przywiały? Szukam pracy. Wiesz cokolwiek na temat stolarki? Jedyne, co potrafię zrobić z drewnem, to rozpalić ogień. A wiesz coś o ślusarce? No cóż... Wybacz, ale nie będę miał z ciebie pożytku, jeśli nic nie wiesz o moim rzemiośle. I nie mam pieniędzy, żeby zapłacić czeladnikowi. A co, jeśli chciałbym zostać czeladnikiem u jednego z pozostałych mistrzów? Dobrze, dam ci moją zgodę. Ale najpierw postaraj się otrzymać błogosławieństwo bogów. Powiedz, czy jesteś człowiekiem wierzącym? Cóż, jeśli o to chodzi, to modlę się regularnie. Rozumiem. Człowiek, który nie szczyci się błogosławieństwem bogów, nigdy nie otrzyma mojej zgody. Poproś bogów o wybaczenie za twe wykroczenia. Zatem idź do Watrasa, kapłana Adanosa, i poproś go o błogosławieństwo. On ci potem powie, gdzie znajdziesz kapłana Innosa. Niech też cię pobłogosławi. Kiedy już to zrobisz, zagłosuje na ciebie. Co z twoją zgodą, mistrzu? Czy Watras dał ci swoje błogosławieństwo? Jeszcze nie. Więc nie rozumiem, czemu znowu mi przeszkadzasz. Znasz moje warunki. A więc wiesz sporo o ślusarstwie. Czymże byłaby piękna skrzynia bez dobrego zamka? Sam je wyrabiam. Dzięki temu mogę mieć pewność, że nie na darmo zrobiłem mocne skrzynie. Źle wykonany można z łatwością zniszczyć. A w Korinis jest mnóstwo złodziei, szczególnie ostatnio. Możesz mnie nauczyć, jak otwierać zamki? Nie wiem, czy można ci zaufać. Kto wie, możesz być jednym z tych darmozjadów, którzy przychodzą do miasta tylko po to, żeby opróżniać skrzynie uczciwych obywateli. Nie nauczę cię niczego, dopóki nie przekonasz mnie, że jesteś uczciwym człowiekiem. Możesz mi sprzedać parę wytrychów? No dobrze, ale nie na wiele ci się przydadzą, jeśli nie wiesz, jak z nich korzystać. Możesz mi sprzedać parę wytrychów? Miałeś kiedyś czeladnika? Owszem, i to całkiem niedawno. Co się stało? Nazywa się Elfrich i jest moim siostrzeńcem. Dobrze pracował, ale nagle przestał się pojawiać. Gdzie on jest teraz? A skąd mam wiedzieć? Cały czas kręcił się przy tym plugawym burdelu w porcie. Nie zdziwiłbym się, gdyby w tej chwili zabawiał się tam z jedną z panienek. Jak dawno już go nie widziałeś? Pewnie ze 2 tygodnie. Straż została o tym powiadomiona? Jasne. Mieli go złapać i zadbać o to, żeby ruszył tyłek i zaczął znowu pojawiać się w pracy. Zacząłem tego żałować. Powinien sam zdecydować, czego chce od życia. Wcześniej czy później zorientuje się, że w Korinis bez uczciwego zajęcia trudno o cokolwiek. Czyżby? Co wiesz o paladynach? Niewiele. Przybyli z kontynentu na statku 2 tygodnie temu. Od tego czasu przebywają w górnym mieście. Nikt dokładnie nie wie, dlaczego tu przybyli. Wielu lęka się ataku ze strony orków. Wydaje mi się jednak, że przybyli, aby stłumić powstanie farmerów. Co wiesz o tym chłopskim buncie? Chodzą pogłoski, że ziemianin Onar wynajął najemników, aby chronili go przed wojskami króla. Miał już pewnie dość oddawania swoich plonów i trzód. Skutkiem tego w mieście rosną ceny żywności. Gospodarstwo Onara leży na wschód stąd. Nie wiemy, czy toczą się tam jakieś walki. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, porozmawiaj z kupcami na targowisku. Podróżują po wyspie więcej ode mnie.